Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części już, nie wiem której, szachów ze mną. Tak to chyba jest zatytułowane, szachy ze mną. Chyba tak. O, tutaj jakiś w ogóle turniej będzie na trzy szachy. Ale on trwa. O. Tylko chyba się nie mogę zapisać z jakiegoś powodu. No, trochę lipa. Pewnie mam za niski ranking na te trzy szachy. A może mają. Nie wiem, pożystą liczbę 48. Tak, może dlatego. Niemniej dyskryminacja. No dobra, lecimy z tym blicykiem. Amerykanin z buźką i 2225 grający angielską. No to taki dziwny ten Amerykanin trochę, bo jak Amerykanin może grać angielską? Toż przecież no, poważny nietakt. O, pięknie zagrałem, jestem dobry. Ale jakaś rekompensata, ktoś tutaj będzie wymieniony, może. No, podwaliłem piona jak dzieciak. No cóż zrobić? Trzeba pufać dalej. Odpalam swego supro wypasionego konia. Może tutaj się uda coś wskoczyć gdzieś, coś zablokować, coś pobić. Ogółem ten pionek mi się bardzo podoba, wziąłbym go sobie. Tak jak powiedziałem, bardzo mi się podoba ten pionek i bym go sobie wziął. Czy nasz... podstawka. Ogółem zabawna partia. Ja podstawiłem piona, on podstawił kuca. No i to wszystko trwało 18 posunięć. No cóż... W kategorii podstawiania figur nasz przeciwnik okazał się lepszy. No, szczęśliwe to było, nie oszukujmy się. I też ta partia jakoś... No, niecodziennie się zdarza, żeby przeciwnik podstawił konia. Chociaż akurat w tych moich partiach dosyć częste jest to. Wow! Miał przewagę. Dlaczego? Jak to się wydarzyło, że on miał tą przewagę? Przecież zagrałem tylko jeden błąd na 18 ruchów. No dobra, lecimy, zobaczymy co to... Co to się... Co? G6 jest niedokładny w ustawianiu pozycji królewsko-indyjskiej, ewentualnie... co to może być? No takiej zwykłej angielskiej, nie? I to jest niedokładny ruch, no bądźmy poważni. A może nawet jakiegoś Grunfelda, coś. Ja ostatnio zacząłem grać to C5, taką normalną angielską. Kiedyś grałem królewsko-indyjską. No oczywiście tutaj zaraz będzie genialny ruch w tej pozycji. D6 po prostu było... Co? Książkowy ruch w tej pozycji, tak? Jest tylko trochę gorsze. Czyli to taka debiutowe poświęcenie, tak? Fajnie. Niechcący zagrałem coś fajnego. No dobra, to my tutaj pobiegliśmy koniem naszym świetnym, skoczek G4. I seria takich podejrzanych trochę ruchów. Znak zapytania. No to wszystko jest logiczne. O i tak. Zwykła podstawka. No ta partia nie była na jakimś wybitnie wysokim poziomie. Twierdzić, że nie była nawet na średnim poziomie.
A raczej na takim średnio niskim. No cóż, no niemniej wrzucę ją pewnie wam, no bo też jakoś staram się nie segregować gier, jeśli nie są jakoś tak wybitnie. Chociaż takie wybitne porażki, takie sromotne, też w sumie wrzucam czasem. No bo też zależy, czy daną partię gram na komputerze i nagrywam jednocześnie, czy też po prostu gram gdzieś, nie wiem, na telefonie, czy na spacerze właśnie na telefonie. Jak tak, no to przecież wiadomo, że nie będę jej wrzucał, no bo jak? Chyba, że właśnie ta partia z tym Rosjaninem, ta wcześniejsza, z tym w okolicach 2400, no. Tamta była grana na telefonie, a i tak ją wrzuciłem, no bo cóż, no 2400 piechotą nie chodzi. No tak, no i chyba byłoby na tyle. Dzięki wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Liczę na jakieś komentarze. No i tak, no i życzę wam zdrowia, moi drodzy. Trzymajcie się.